Znów chciałbym o sprawie bieżącej, bulwersującej ludzi. Co dopiero zakończyła się ta ponoć pokojowa konferencja w sprawie Bliskiego Wschodu i Iranu. No i oczywiście wynikły nowe, piękne, wspaniałe kontrowersje. Bo przecież miałoby tak być tak ślicznie, a de facto skończyło się prawie że nagonką na Polskę i obrażaniem nas i narodu. Tak nam pięknie podziękowano za właśnie współudział w urządzaniu konferencji pod patronatem de facto Ameryki i Izraela. Niech rząd jeszcze bardziej wysługuje się Amerykanom i Żydom, a walczy z Rosją, Iranem, Chinami, tam się jeszcze da, to będzie jeszcze gorzej traktowany. No bo lokaja się tak traktuje, jak ktoś zachowuje się tak, że służy i to, co mu tylko polecą, no to będzie traktowany coraz gorzej. Przecież miało być powstawanie z kolan. Takie to mamy wstawanie z kolan? Czyje? Chyba nazistów i syjonistów. Do czego to doprowadzi? Do Holokaustu? Chyba Polaków. Jak wywołają te wszystkie siły wojnę z Iranem, Rosją, a może nawet i z Chinami? Jakie wtedy mamy szanse i jakie zyski? Gdzie patriotyzm i rozsądek rządzących? Niby konferencja pokojowa, a de facto planowanie wojny i to na dodatek w opozycji nawet do Unii Europejskiej. Czyli tu nie będziemy mieli również poparcia, gdyby się coś złego działo. I jeszcze będziemy mieli krytykę, a może i jakieś sankcje. Tylko tak dalej. To jaki będzie koniec? Wszyscy uwierzą, tak jak to ta niby amerykańska dziennikarka podawała, że to Polacy i nasz rząd w trakcie mordował Żydów w getcie, a nie Niemcy czy naziści, to widocznie Polacy ci naziści byli. Gdzie dla władz? No bo jak tak dalej będą postępować, to może Polacy się obudzą i przejrzą na oczy i zwrócą się, nie odwrócą się od rządzących i zwrócą się ku narodowi i PSL-owi i innym bardziej rozsądnym grupom i prawdziwym patriotom. Rozliczą tych, co chcą być uczciwi, a tych, co za bardzo się wysługują. Więc działajmy i módlmy się, by to nastąpiło jak najszybciej. Co daj Boże, amen. Więc ora et labora, amen. A ja jak zwykle proszę o suby, łapki, wsparcie i do zobaczenia.